Cześć, witam Was w takim szybkim poradniku, w którym będę próbował Wam wytłumaczyć takie jakieś jedno zagadnienie, z którym możecie mieć problem i będę starał się zrobić to bardzo szybko. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o tym, jak synchronizować dźwięk z obrazem, jeśli nagrywacie te dwie rzeczy osobno. Ja Wam pokażę dwie metody w Premiere Pro. To są bardzo proste metody. Ale zanim do tego przejdziemy, musimy zrobić dwie rzeczy, które ułatwią nam bardzo synchronizację dźwięku z obrazem. Pierwsza rzecz jest taka, abyście spróbowali nagrywać dźwięk zarówno na aparacie, jak i na tym urządzeniu dodatkowym. Dlaczego? Dlatego, że jeśli mamy dwie ścieżki dźwiękowe, to możemy sobie spojrzeć na ich wykresy i wtedy dużo łatwiej nam jest ustawić to i zsynchronizować. Druga natomiast sprawa jest taka, abyście zawsze po tym, jak uruchomicie aparat, już nagrywanie na aparacie i na tym dodatkowym urządzeniu, klasnęli w ręce. Dzięki temu mamy tutaj taki moment naszej synchronizacji. Na naszym wykresie będzie taki duży kolec i to będzie właśnie oznaczało miejsce, w którym klasnęliśmy. I dużo łatwiej jest nam wtedy wyszukać ten sam wzór na dźwięku, który mamy z wideo, jak i na tym dźwięku dodatkowym i po prostu go zsynchronizować. Ok, to teraz przejdźmy do Premiere Pro i pokażę Wam, jak to zrobić w Premiere Pro, kiedy już mamy nagrane ten dźwięk i wideo. Więc jesteśmy już w Premiere Pro i przerzuciliśmy sobie te dwa nasze klipy, jeden dźwiękowy, jeden filmowy. Pierwsza metoda jest bardzo prosta, wystarczy, że zaznaczymy sobie te dwa klipy, klikniemy prawym przyciskiem myszy, wybierzemy Synchronize i zaznaczymy tutaj Audio i klikniemy OK. I jak widzimy, nasz obraz razem z dźwiękiem się zsynchronizował. Jest to bardzo prosta metoda, ale niestety działa ona tak w 95%. No i wtedy pozostaje nam druga metoda, bardzo prosta, czyli po prostu synchronizacja manualna. I jak to robimy? Bardzo prosto. Po pierwsze, żeby móc łatwiej przesuwać sobie te nasze dźwięki, żeby przesuwać ten nasz klip dźwiękowy, kliknijcie sobie tutaj w tą ikonkę na górze na timeline i wybierzcie Show Audio Time Units. Jak wybierzcie sobie to, to teraz nie będziecie już musieli przesuwać waszego dźwięku albo obrazu po klatce, tylko będziecie mogli przesuwać go bardziej precyzyjnie, bardziej płynnie. Teraz wyszukujemy sobie ten nasz kolec, czyli moment, w którym klasnęliśmy. Wyszukujemy go na zarówno tam, gdzie jest wideo, podstawiamy ten nasz dźwięk dodatkowy, gdzie też jest ten kolec, synchronizujemy razem i gotowe. Kilka razy trzeba odsłuchać, jeśli słyszycie, że jest jeszcze jakaś niewielka różnica, to przesuwacie w lewo albo w prawo i synchronizacja gotowa. Jeżeli już synchronizowaliście te dźwięki, możecie rozłączyć to audio razem z wideo, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając Unlinked i zaznaczyć sobie wideo oraz nasz ten dodatkowy klip dźwiękowy i klikając znowu prawym przyciskiem myszy, wybierając link. I teraz mamy, jak widzicie, już zlinkowany nasz dźwięk razem z obrazem i ten dźwięk nam się już nie rozsynchronizuje. I to wszystko, słuchajcie, taki szybki poradnik. Mam nadzieję, że przyda Wam się i że jeżeli jeszcze nie nagrywaliście na dodatkowych urządzeniach, bo martwiliście się właśnie, jak to potem zsynchronizować, że to będzie dużo roboty, to jak widzicie, nie ma z tym żadnej roboty. Jest to naprawdę bardzo prosta sprawa. Dzięki wielkie, dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się, widzimy się już w następnym odcinku. Na razie, cześć!